Marcin Gawenda, witam Państwa z konferencji Wall Street Skarpacza. Moim i Państwa gościem jest Paweł Bujnowski z Grupy Lotos. Grupa Lotos w ostatnim czasie zanotowała świetne wyniki, czemu sprzyjał nie tylko pakiet paliwowy, ale też i koniunktura. A jak dobrze wypadły wyniki? Jak wypadły? O to postanowiliśmy zapytać. Witaj Paweł, dzień dobry. Dzień dobry, cześć Marcinie. Pytanie o wyniki. Jak wypadły? Jak je podsumowujesz? Marcinie, dziękuję za zaproszenie. Cóż, no miło mi słyszeć, że widzisz to w ten sposób, jaki my, że wyniki się systematycznie poprawiają. Po pierwsze, skromnie, pracuję w dobrej firmie. Nasza firma ma dobry zarząd, mocnych, kluczowych menedżerów. Po ostatnich zmianach ma ten przywilej, iż pozyskał na poziomie zarządu kluczowych menedżerów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w branży. A to, co bardzo konkretnie wskazuje na dobre wyniki, poprawiające się wyniki finansowe, To jest oczywiście również makroekonomia. Powiedziałbym nawet przede wszystkim, plus do tego regulacje wewnętrzne, a jak konkretnie? Więc spójrzmy na to bardzo konkretnie na cyfrach. My jesteśmy firmą downstreamową przede wszystkim, mamy rafinerię w Gdańsku i sprzedajemy swoje produkty tam, gdzie osiągamy najlepsze marże. Wspomniany przez Ciebie pakiet paliwowy, który od przełomu sierpnia i września zeszłego roku funkcjonuje w Polsce, bardzo mocno poprawił naszą sprzedawalność, plasowalność diesla w Polsce. Wyobraź sobie, że jeszcze w zeszłym roku, w lipcu, maju, jak tu siedzimy, rok temu, około 30-40% sprzedawanego w Polsce oleju napędowego to był po prostu olej napędowy z przemytu, który nie miał nic wspólnego z legalnym opodatkowaniem, legalnym handlem. Jeszcze rok temu bardzo łatwo można było, wpisując w wyszukiwarkę internetową, wpisać paliwo z Niemiec i ściągnąć całą cysternę, bawiąc się dodatkowo w element karuzeli podatkowej, prawda? Były takie ogłoszenia, aby tanio kupić diesla, zadzwoń, tak, prawda? Tak, można było, faktycznie. To bardzo poprawiło naszą sprzedawalność, plasowalność diesla w Polsce. Jak wiemy, fundamentalnie Polska jest w deficycie diesla. My jesteśmy netto, co ciekawe, importerem tego paliwa do Polski. Rafineria gdańska Lotosu jest tak skalibrowana, iż produkuje przede wszystkim diesel. Przede wszystkim w porównaniu do benzyny i innych. Wyjaśnijmy może dlaczego, bo to jest bardzo ciekawy element. Być może nie wszyscy, którzy nas oglądają, wiedzą, dlaczego my mamy problem z dieslem, w sensie, że musimy go po prostu importować. Struktura konsumpcji paliw w Polsce jest taka, iż pewna dieselomania, pewna moda na olej napędowy, która rozpoczęła się, no myślę, że ładne naście lat temu, związana między innymi z importem używanych aut z Niemiec, które były oparte na dieslu. Olej napędowy jest, wydaje się nam wszystkim, paliwem, które jest znacznie efektywniejsze ekonomicznie. Przy tej samej kaloryczności ma inną cenę na słupku i pozwala na stacji benzynowej i pozwala nam Polakom, kierowcom na co dzień, po prostu tankować trzy razy w miesiącu, a nie 6 razy w miesiącu, gdybyśmy tankowali benzynę na przykład. Stąd jest to pewnego rodzaju moda, podparta oczywiście fundamentalnie tym, iż olej napędowy jest tańszy. Jest tańszy. Rafineria gdańska jest tak skalibrowana, iż produkuje więcej oleju napędowego niż benzyny, niż etyliny. Stąd nam dziś ta sytuacja, kiedy szara strefa została wypchnięta z tego podwórka, bardzo mocno to wspiera wyniki. Wspiera wyniki, pozwala nam sprzedawać większość naszej produkcji w kraju. Wcześniej, przypomnę Marcinie, niesprzedana część wolumenu była albo kontraktowana na eksport, czyli na rynki zagraniczne, gdzie oczywiście ostateczna cena sprzedaży musiała zawierać w sobie komponent logistyczny, komponent kosztu transportu, co automatycznie powodowało, żeby zachować atrakcyjność w hubach europejskich typu Amsterdam, musieliśmy zejść z ceny, czyli zejść z marży. W skrócie, sprzedaż eksportowa jest znacznie mniej opłacalna niż krajowa. Ale problem diesla szybko będzie rozwiązany. W końcu mamy bardzo ambitny program dotyczący elektromobilności. I teraz pojawia się takie pytanie. Jeżeli mamy docelowo zrealizować to, czego wymaga od nas Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energetyki, czyli posiadać 1 000 000 aut elektrycznych do 2025, zgadza się. Co wtedy poczynią takie firmy jak nasz Orlen czy właśnie Grupa Lotos? Jeżeli nagle 1 000 000 samochodów elektrycznych pojawi się w Polsce, załóżmy, że ten plan się da spełnić, abstrahując od tego, czy tak, czy nie, co wtedy?
Jak duże jest to wyzwanie dla spółek paliwowych? Wyzwanie, o którym powiedziałeś, Marcinie, jest realne i ma charakter globalny. Szczerze wierzę w to osobiście, jeśli mogę o taką dygresję pokusić, iż w perspektywie 20, 30, 40 lat rzeczywiście spora pula aut zasilanych na ten typowy surowiec dziś, surowiec związany z wydobyciem ropy naftowej, zostanie wyparta przez elektrykę. Natomiast kibicując i z atencją obserwując plany Ministerstwa Energii i wysiłki naszych kolegów z branży, czy też firm, które starają się w Polsce popularyzować ten tok myślenia, uważamy jednakże, że nie jest to perspektywa lat 2-3, a raczej lat 10, kiedy głównym źródłem energii stanie się prąd. Pamiętajmy, jaka jest struktura zakupu aut w Polsce. Większość aut dziś to są auta używane, które są importowane z zagranicy, głównie z rynków niemieckich, szwajcarskich, francuskich. Średni rok samochodów w Polsce dziś to jest 12 lat i to nie jest 12 niskie, tylko raczej to 12 wysokie. Stąd wydaje mi się, że ewolucja w naturalny sposób będzie postępowała w ten sposób, iż Polacy owszem zachęcą się do kupowania aut elektrycznych na skalę masową, natomiast będą to auta znowu importowane jako używane z innych krajów. Stąd dziś trzeba porównać również cenę, którą przychodzi nam zapłacić za Teslę, a cenę, którą nam przychodzi zapłacić za Passata czy Toyotę. To wciąż jest duża, duża różnica i wydaje się, że Lotos wpisuje się w ten krajobraz przynajmniej na kilka sposobów. Po pierwsze, testujemy dziś w sposób pilotażowy instalacje ładowarek elektrycznych na stacjach Lotosu, czyli podążamy z trendem. Nie jest tak, że w sposób dogmatyczny staramy się wyprzeć i zapomnieć o tym, że... Jak wygląda ten pilotaż z Waszej strony? Ile macie takich stacji, czy właśnie dokujących? Na koniec zeszłego roku były to stacje głównie w Trójmieście, które obejmowały swoim zasięgiem 5-6 stacji. Jakie są wnioski tutaj? Pierwsze wnioski są takie, że są to dobre miejsca, aby ulokować tego typu ładowanie, ponieważ nastawiamy się na tak zwane w pierwszym kroku plug-in hybrids, czyli na samochody hybrydowe, które mają możliwość doładowawczą. Samochody elektryczne nie potrzebują stacji benzynów jako miejsca. Natomiast statystyki, które opatrzyłem ostatnio, które analizowałem, pokazują, że rozwój samochodów czysto elektrycznych będzie wolniejszy niż rozwój samochodów tak zwanych plug-in hybrids, czyli tych samochodów hybrydowych, które łączą spalanie benzyny z możliwością doładowywania. Stąd też istnieje ta symbioza i synergia, że warto jest zjechać na stację, na przykład Lotos, zatankować prąd, zatankować paliwo, czyli równolegle dokonać ładowania, wszechstronnego ładowania, a przy okazji pójść do Subwaya na kanapkę. W opublikowanej przez Was strategii do 2020 roku, od strategii od 2017 do 2020 roku, przewidujecie roczny wzrost popytu na paliwa w okolicach 1%. To tak bardzo pesymistycznie raczej. Co skłoniło Lotos do takich właśnie prognoz? Nasza strategia jest napisana w sposób ostrożny. Słusznie zauważyłeś, dziękuję Ci za to, że kluczowe założenia związane z kwantyfikacją celów ekonomicznych, te kluczowe założenia są ostrożne. Nie jest sztuką dziś na tym rynku wystrzelić ze strategią, która oprze się o to, że cena ropy za rok będzie $70 za baryłkę. Może będzie, może nie będzie. Są różne źródła, które mówią różnie na ten temat. Natomiast my staramy się być po tej bezpiecznej stronie. Lotos od lat, od zawsze, jak pamiętam tę firmę, jeszcze zanim przyszedłem do tej pracy, był bezpieczny. Rafineria w Gdańsku jest rafinerią, która została oparta o efektywność kosztową. Jest to rafineria, która, jeśli chodzi o indeks Solomona czy Nelsona, to są dwie firmy, które balansują, oceniają sposób, w jaki rafinerie efektywnie działają, jest w tym najwyższym percentylu, w najwyższej części. Efektywność kosztowa to nic innego jak efektywność energetyczna. Tak, i tutaj wracając do Twojego pytania, staramy się być efektywni i raczej zaskakiwać pozytywnie, niż potem szukać argumentacji, dlaczego się nie udało. Chciałem zapytać o EFRE, o program. Jak tutaj... Czego można się spodziewać, jeżeli chodzi o rozbudowę rafinerii gdańskiej, jakie duże nakłady na program, kiedy można spodziewać się rezultatów, może tak?
EFRA jest tym najważniejszym projektem inwestycyjnym ostatnich 5 lat. Jest on de facto logicznym dokończeniem projektu 10+, który zwiększył zdolności rafineryjne naszej rafinerii do ponad 10 milionów ton rocznie. EFRA według harmonogramu powinna zakończyć się w trzecim kwartale przyszłego roku. Na dziś, jak tu siedzimy i rozmawiamy sympatycznie, projekt jest zrealizowany w ponad 65% i przekracza harmonogram, który zakładałby około 60% realizacji. Jest to program, który na grubych liczbach jest przedsięwzięciem niebagatelnym, ponieważ w jego efekcie powstanie 900 tysięcy ton nowych produktów, które są produktami tak zwanymi białymi do sprzedaży klientom końcowym, więc biorąc pod uwagę całkowitą wagę 10 milionów ton przerobu, 900 tysięcy, to jest gra idzie o 9% całkowitego przerobu. Na ten rok planujemy największe wydatki inwestycyjne w okolicach miliarda, miliarda 200 tysięcy złotych w samą EFRE. Jest to najbardziej intensywny capexowo rok w tym projekcie, aczkolwiek jest to ten przedostatni, ten wieńczący swoim zasięgiem, swoim impaktem ten cały projekt. W capexie na ten rok mamy zaplanowane około 2 miliardy. Poza EFRO jest jeszcze kontynuacja odpalenia złoża wydobycia ropy naftowej spod basenu Morza Bałtyckiego B8 oraz kilka innych projektów upstreamowych w Norwegii. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Paweł Bujnowski był Państwa i moim gościem w rozmowie o grupie Lotos, która nie dość, że notuje świetne wyniki, to jeszcze inwestuje i też mierzy się z wyzwaniami przyszłości, jakim jest elektromobilność. Dziękuję Ci raz jeszcze. Dziękuję bardzo.